Witajcie. Pokażę Wam, jak włączyć i odpowiednio skonfigurować grę The Eye of Judgment, aby odpowiednio chodziła na PlayStation 3. Ponieważ to jest gra niezwykła, mimo że się gra nią na konsoli, używa się do nich specjalnych kart do tej gry i przez odpowiednią kamerkę, która wczytuje kody odpowiednio z tych kart, i wszystkie akcje czy postacie pojawiają się na ekranie naszego telewizora. Przy zakupie gry mamy płytę, można dokupić kamerkę lub czasami jest już kamerka z grą, ale wtedy jest droższa, i mamy 30 kart, czyli tak zwany starter deck, czyli taka zwykła początkowa talia. Cała talia posiada 110 kart. Mi się po 8 miesiącach udało uzbierać cały set 1. Wszystkich setów jest 3, ale żeby karta wczytywała jeszcze set 2 i 3, to trzeba odpowiednio dokupić na PlayStation Store. Dokupić, oczywiście ściągnąć taką możliwość, żeby wczytywała set 2 i set 3. Ale za darmo można sobie ściągnąć trofea do tej gry. Czyli mamy grę, pudełko otwieramy, jest płytka, wyciągamy i wsadzamy do PlayStation 3. Mi się w tej grze udało zdobyć wszystkie trofea. Proszę, ja je udałem. Nawet powiem Wam, że udało mi się to zrobić dzisiaj, w sumie kilka minut temu wpadła mi platyna w tej grze. Jest platyna. Wszystkie trofea. Dobra, włączamy płytę, krzyżyk. Dobra. Zanim się płyta uruchomi, tam jeszcze będzie leciał filmik, to trzeba odłożyć matę. Jest taka mata specjalna. Ja to robię jedną ręką, bo w drugiej trzymam kamerę. Dobra, jest mata odpowiednio na prosty telewizora. Jest taki komunikat, jeśli gra już, ja mam zainstalowaną, jeśli komuś się ma zainstalować, to czasami może pisać yes lub no, to się daje krzyżyk yes, czyli potwierdza się instalację. Teraz dajemy krzyżyk, że chcemy płytę uruchomić. Dobra, uruchamia się. Następny krok. To jest kamerka, która wczytuje karty. Ale żeby ona dobrze tutaj wczytywała te karty z maty, to trzeba złożyć ją tutaj do tego stojaczka, czyli wsadzamy tą, teraz takie coś tym do tyłu, a tego kolejne. Teraz mamy takie coś, tym tak, jeszcze mamy takie coś i kamerkę, teraz kamerkę wpychamy tego. I mamy takie coś. Teraz to wpychamy tutaj. O, widzicie?
jest wybrane. Kamerkę damy. Można sobie dać jednej z czterech stron. Tutaj dajemy. I kabel. Tutaj. I tutaj. Teraz kabel do portu USB. Kamerka świeci, czyli działa. O, tu leci filmik. Przewijamy go. Przewijamy statyw. Dajemy start. Góra, góra, krzyżyk. Krzyżyk. Teraz musimy ustawić tak, aby kamera wczytywała karty. Tutaj mamy takie kółeczko. To przekręcamy je w prawo. O tego, w prawo. Już się nie kręci, czyli jest dobrze. Stawiamy. I co my tu mamy? Podłączanie. Krzyżyk, krzyżyk, krzyżyk. Tutaj z której strony dajemy kamerę. Za pomocą strzałek sobie wybieramy. Tutaj stoi nam naprzeciwko telewizora. O tak, o, jak teraz. Czyli dajemy krzyżyk. Teraz. Te kratki muszą razem się łączyć, aby je połączyć, musimy kamerę obrócić podstawką i patrzeć na telewizor. Przesuwać odpowiednio, jest dobrze. Można przesuwać w lewo, w prawo, góra, tu. Ok, krzyżyk. Krzyżyk. Tutaj jest opcja wczytywania kart. Czy karty się dobrze wczytują? Bierzemy trzy karty najlepiej. I patrzymy, co pokazuje monitor. Pokazuje nam, że takie niebieskie coś się świeci na tym. I teraz na przykład zmienimy opcję. Na przykład. O, tu już miga, to jest źle. Jak świeci tak na niebiesko, to znaczy, że to jest dobrze i karty będą wczytywane. Damy coś innego. Odamy. O, już jeśli byśmy te opcje zaakceptowali, już by mogło nam tej karty nie wczytać. O tej, o, bo tu już nie świeci. Czyli norma. Przesuwamy kartę do przodu. I patrzymy, działa. Działa. Krzyżyk. I już się ustawienia zapisują. Kółko. Dół, dół. I jest opcja Battle Arena. Krzyżyk. I tutaj mamy. Albo walczy gracz z komputerem. Komputer z komputerem to przeważnie się nie daje. Gracz z graczem. To jest bardzo dobre. Albo tu się wczytuje zapisany wcześniej replay. Dziękuję.